zaprezentowaliśmy swój pierwszy laptop z Copilot Plus. Mowa tutaj o Acer Swift 14 AI. Jest to wyjątkowy Swift, ponieważ powstał w wyniku nowej współpracy. Mianowicie Acer we współpracy z Microsoft oraz firmą Qualcomm, którą znacie jako producenta procesorów do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy też tablety, przygotował nową platformę, która ma wycisnąć maksa z AI-a, który macie na swoich komputerach wyposażonych w Windows 11. Ta platforma to Snapdragon X Series. Platforma, która jest przygotowana do tego, aby zapewnić maksymalne wsparcie AI-owi, który jest dostępny na Swiftie. Mowa o Copilot Plus oraz innych funkcjach, które dzięki sztucznej inteligencji rozszerzają swoje możliwości. Chodzi tutaj nawet o takie codzienne zadania, jak blurowanie tła podczas wideokonferencji lub wyciszanie zewnętrznych dźwięków. Nasz najnowszy Swift 14 AI jest zasilany najszybszym na świecie NPU przygotowanym dla laptopów. Z perspektywy użytkownika, z perspektywy codziennego korzystania z komputera, fantastyczne jest to, że Swift 14 AI jest w 100% zaprojektowany i zoptymalizowany po to, aby AI był jak najbardziej efektywny. Ale jak to wygląda w praktyce? Świetnym przykładem jest funkcja Recall, która pozwala znaleźć interesujące nas informacje. Nie musimy pamiętać dokładnej nazwy pliku. Wystarczy, że wpiszemy opis na przykład tego, co znajdowało się na slajdzie, czy też na zdjęciu i funkcja Recall pomoże nam to odnaleźć. To w znaczący sposób przyspiesza korzystanie z naszego urządzenia. A jak wiemy, bardzo, ale to bardzo dużą część czasu zawsze poświęca research. Nie tylko tych zewnętrznych zasobów dostępnych w internecie, ale również tych wewnętrznych dostępnych na naszym komputerze. Kolejnym przykładem zastosowania AI-a, który może pomóc nam w zoptymalizowaniu naszej pracy, jest funkcja generowania napisów na żywo. A w Swift 14 AI ta funkcja pozwala na automatyczne generowanie napisów w czasie rzeczywistym oraz ich konwersję z aż 44 języków na język angielski. To funkcja, która na pewno przypadnie do gustu content creatorom oraz innym osobom, które wykorzystują edycję wideo oraz tłumaczenia do swojej pracy. Nowa platforma to również bonusy dla graczy. Auto Super Resolution to funkcja, która optymalizuje rozdzielczość oraz ilość klatek na sekundę w celu utrzymania jak najlepszego experience'u. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ na Swiftie można również pograć, jest wyposażony we wspaniały OLED-owy ekran, dlatego optymalizacja najnowszych tytułów jest bardzo przydatna. Ale moim zdecydowanym faworytem, funkcją, na którą czekam najbardziej, jest Windows Studio FX. Co to jest? To jest aplikacja, która poprawia jakość oświetlenia podczas nagrywek, na przykład takich jak ta, oraz usuwa zbędne szumy z tła. W rezultacie nasze telekonferencje lub nagrania będą miały zdecydowanie wyższą jakość. Nie możemy też zapomnieć o narzędziu, które już za chwileczkę stanie się standardem, bez którego nie będziemy mogli żyć. Już teraz wydaje się być to bardzo wymagającym zadaniem, mianowicie asystent Copilot, który będziemy mogli wywoływać jednym klawiszem. Z całą jego masą możliwości, o których możecie poczytać w opisie. Link do tego opisu znajduje się w komentarzu. Mówiąc o Swiftie, nie można się nie zatrzymać przy jego ekranie. W nowym Swiftie 14 AI ekran będzie mieć 14,5 cala, będzie to IPS-owa matryca o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli. Będzie posiadała 120-hercowe odświeżanie, co w tej klasie jest ekstremalnie dobrym wynikiem, oraz 100% pokrycie oraz odwzorowanie barw sRGB. Waga to zaledwie 1 kg 360 gramów. Design, jakość wykonania, sami wiecie, Swift to jest najwyższa półka. To wszystko jest zapakowane do świetnie wyglądającej formy, a co najważniejsze, ta forma zawiera w sobie prawdziwe wsparcie wynikające z użycia sztucznej inteligencji. Jeśli jesteście zainteresowani Swiftem 14 AI, szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu lub w komentarzu. Ja Wam dziękuję, idę czekać na nowego Swifta. Do zobaczenia, hej!